Witamy Państwa na Lusail Stadium, gdzie już za chwilę staną przeciw sobie dwie piłkarskie drużyny. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Na to czekaliśmy wiele miesięcy. Pierwszą kolejkę fazy grupowej tego mundialu czas zacząć. Kamerun zmierzy się z Brazylią. Tak jak Domek, ja również witam Państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie fazy grupowej. Tu nie ma nudnych meczów, tu nie ma gry o pietruszkę. To są Mistrzostwa Świata. Spójrzmy, jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pierwszej z drużyn. Jacku, chyba możemy oczekiwać z ich strony szybkich kontr i próby wciągnięcia rywali na własną połowę. Tak bym chyba właśnie opisał ich strategię. Nie spodziewałbym się po nich huraganowych ataków. Lubią wyczekać rywala, uderzyć raz, ale precyzyjnie. Byle tylko obrona nie szwankowała, bo to przy tej taktyce kluczowe. A teraz wyjściowa jedenastka reprezentacji Brazylii. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie. Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! I dobrze teraz w obronie. Nie przepuścili tego dośrodkowania. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Rzuca piłkę przed bramkę. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Casemiro. Maketa. Wypuścił go. Będzie groźnie. Mamy jednak gwizdek, Jacku. Tomku, przyznam, że sam tego spalonego to bym nie wyłapał. No niewiele tutaj zabrakło. Dobre podanie, dobre wyjście na pozycję.
Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Czy trafi do siatki? No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Paketa. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Złe podanie. Podanie, będzie ciekawie. Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. Udanie interweniuje bramkarz. Rzut rożny wykonał Neymar. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Choupo-Moting. No i teraz strata piłki. A więc kolejna strata Brazylijczyków. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Paketa! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Podanie do Freda. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Szansa! Czy przełamie impas? Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu! Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Prowadzą zatem 1-0. I takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Podanie Neymara, łatwe do przejęcia, strata. Tak, a zatem pierwsza część zmagań na stadionie Lusail jest już historią. Piłka w grze. Zaczęli drugą połowę. Walka o pierwsze punkty w fazie grupowej trwa. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Choupo-Moting. Zagrywa Casemiro, ale przejmuje piłkę rywal. Vincent Aboubakar. Strzał na bramkę! Skuteczna interwencja, piłka wyta. I rozpoczną z narożnika boiska.
Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Mamy wynik remisowy. 1-1. Ładnie teraz ucieka. Zobaczmy, Pakieta. Spójrzmy. Na sam z bramkarzem. Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Mamy teraz wynik 2-1. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Dobrze teraz blokuje, ale jest pod presją, musi wybijać. Wystarczyło przycisnąć i znów mają piłkę. Piłka przejęta. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Uwaga, piłka w grze! Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Neymar, szansa! Podanie do Rafini. Paketa! Jest! Proszę Państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu! Jest dzisiaj nie do zatrzymania! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Na tablicy wyników 3-1. Ależ teraz cudowna piłka. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Brazylijczycy przynajmniej pod względem posiadania piłki. Ale musimy na chwilę przerwać. Jak to zatrzymał Onana! Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Aleksandro przejmuje piłkę. Dobre ustawienie. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Zdecydowane wejście w piłkę.
czy trafi do siatki. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i co można powiedzieć? Bramkarz naprawdę zrobił, co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go winić. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Vincent Aboubakar. No i po ataku, dobra interwencja. I dolicza teraz 3 minuty. Przy piłce Fred. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Znakomita interwencja, to mogła być bramka. Tak jest, Brazylia, piłka w siatce, a na trybunach kibice tańczą sambę. Chyba żadni inni kibice tak radośnie nie przeżywają futbolu jak Brazylijczycy. Niefrasobliwość w polu karnym porażająca, zwłaszcza kiedy ma kto bronić, to powinno jednak lepiej wyglądać. No ale tu wyraźnie zabrakło komunikacji i zdolności podjęcia decyzji. Ktoś musi podejść bliżej do piłki, spróbować odbioru. Gramy dalej, choć sędzia gwiżdże dziś po raz ostatni i nic tu już się nie wydarzy. Zwycięstwo ekipy Brazylii. Spokojne zwycięstwo i miły prezent.